Ostatnio udało nam się wygrać olbrzymią ilość pieniędzy, pokonując tym samym samego diabła w rosyjskiej ruletce. Ale jak wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I kiedy już się wygra raz czy drugi, to ta pewność siebie rośnie do niebezpiecznych powodów, gdzie na samym końcu można przegrać wszystko wraz ze swoim życiem. Oleś mi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Backshot Roulette, które wam się naprawdę bardzo spodobało z tego co widziałem. I jak się okazuje, wyszła do gry aktualizacja, która sprawia, że możemy wygrać jeszcze więcej pieniędzy, albo tak jak mówiłem, jeszcze więcej stracić. Jednocześnie dodano jeszcze więcej elementów losowości w postaci losowej ilości naboi, przedmiotów, które dostajemy. Po trzech rundach możemy wyjąć pieniądze albo zaryzykować i podwoić stawkę. Przynajmniej tak to zrozumiałem, a jak będzie faktycznie, zaraz się przekonamy. Jeżeli chcecie tak samo wejść w klimat jak ostatnio, to ponownie łapka w górę, nieparzysta oznacza śmierć, parzysta oznacza życie. Dajcie też w komentarzu, czy wam się udało, czy nie. Szkoda niestety, że nie ma już, wiecie, tej dokładnej liczby lajków, bo wtedy zabawa byłaby jeszcze bardziej dokładna. A tak to nie wiadomo, nie? Czy zaraz z tego tysiąca, czy tam zera, nie pojawi się jedynka, dwójka? Nie wiadomo, ale możemy rozpocząć poprzez zabranie tych tabletek, raczej skonsumowanie ich. Nie wiem nawet, co to dokładnie tam jest napisane, mam to za bardzo rozmyte. W każdym razie, to aktywuje nam ten specjalny tryb. Już tych tabletek drugi raz wziąć nie możemy. Ale nie ma nawet tego ziomeczka, który tutaj zawsze stał. Pewnie wchodził tuż po nas, w związku z czym nie miał możliwości powrotu tutaj. Spróbujemy. Czy to się zmieniło? Nie, to się nie zmieniło. To oczywiście ostatnio na shorcie już wam pokazywałem, że działa bez większego problemu. Niech będzie przemo, tak jak ostatnio. I zaczynamy. Pierwsza runda. Po trzeciej rundzie cash out albo możemy podwajać stawkę, jednocześnie ją ryzykując. I oby tam dobre przedmioty wylosowało. Kajdanki. Lupa. Dobra. Czyli jeżeli teraz użyjemy lupy... O! Jeszcze jedna lupa. Zależy też, ile będzie nabojów. 4 życia. 2 ślepaki. I 1 prawdziwy nabój. Szczerze powiem... Okej. Udało się. Tylko teraz tak, czy ryzykować jakiś przedmiot? Co on w ogóle ma? Może sobie i tak życie odzyskać. A my tak nie bardzo. Aha, ja już nie mogę cofnąć. Jak już zaczęliśmy, no to lecimy. Prawdopodobnie to też będzie ślepak. Zawsze odwrotnie robisz niż ja mówię. Tak jest najprościej. No i to trafienie automatycznie oznacza, że on musi skorzystać z tego dodatkowego przywracania życia. No i tutaj już nie ma większej różnicy, bo on dokładnie wie, ile tam jest naboi. Tylko później wiecie, jak to za szybko leci, to można nie zauważyć. I nie sprzątają tych naboi, przez co człowiek myśli sobie, że to jest z czegoś innego. Dobra, my sobie przewrócimy również życie. Mamy więcej lupy. Dużo tych przedmiotów nam teraz dało. Zobaczcie, co się dzieje na jego stole. Jak będzie miał dobrą rundę, to nas zabije. Wiecie co, ja wykorzystam lupę, żeby zobaczyć, co jest. Dobra, jest prawdziwy nabój. Niestety nie mamy nic, co zwiększa obrażenia. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to strzelić. Ale kolejna runda. Znaczy, on ma też tylko jedną tą lupę. Czy po co ją teraz używa? Po co on teraz użył lupy? Czekajcie, były 2 ślepaki i 1 zwykły. Jeszcze zużył przedmiot. Po co? Dobra. Więcej przedmiotów ja już nie dostanę. I znowu to samo. Dobra, jeżeli... Nie wiem, teraz muszę przemyśleć. To jest akurat spoko. Ponieważ możemy sobie urwać lufę, strzelić w niego i pierwszą rundę przejść w miarę gładko, nie tracąc życia przy tym. Ta straci razy 2, ale ma możliwość przywrócenia sobie życia o 1, więc coś nieco tu się uda. Tylko jak ja widzę te wszyscy zoryki, to ja już wiem, że ja mam przekichane. Jeżeli go dopuszczę do gry w złym momencie,
To będzie źle, ale po co on znowu tego użył? To jest bez sensu. Nie mamy więcej prawdziwych naboi. A jeżeli ja dostanę teraz scyzoryk i dobrze odgadnę... Będzie? Nie ma. Są kajdanki. Jest scyzoryk. Jedna lupa. Druga lupa. Nie mamy miejsca. Jaka szkoda. No, mała szkoda, ale okej. 4-4. No to tu już się zaczyna prawdziwa zabawa, ponieważ jego trzy dobre strzały... Dwa dobre strzały potrafią mnie teraz rozwalić. Dobra. To robimy takie ryzyko. Jeżeli to będzie nabój dobry... Jej, kurde, nie ten. Nie ten nabój. Czekajcie, jak użyjemy tego... Nie rozumiem do końca, co oznacza, że kończymy rundę na ostatniej. Czy na kolejnej po tym, która będzie? No wiadomo, tu używamy na sobie. Czyli szansa teraz jest 4 na 3. Życia sobie nie przywrócimy. Możemy spróbować tak zrobić, żeby kolejnej rundy nie mógł użyć. Możemy przeładować, żeby skrócić czas trwania tej rundy. Teraz zobaczymy, co tam było. Jak tam był prawdziwy nabój, to trochę lipa. No, lipa trochę. Zobaczmy, co... Znaczy, mogę jeszcze w razie potrzeby sobie życie odzyskać. Ma tylko jedne kajdanki. A tutaj już robię kompletne ryzyko, nie? Jeżeli tutaj będzie prawdziwy nabój... Jest! Jest! Ale tutaj nie ma nawet tego, co policzyć, nie? Nie ma co liczyć. Tu można liczyć tylko na farta. Dobra, ale wracamy. Runda druga. Tylko, że w tym trybie, jeżeli ja zginę, to wracamy do toalety i mogę nie zobaczyć nawet, co się wydarzy. Najważniejsze jest to, że itemki się respią o zera. Jest lupa. Są kajdanki. I zaraz zobaczymy, jakie ryzyko będziemy mogli podjąć. Po 3 życia, bo życia też są losowe. No nie wiem, no. O! Nie no, szczerze wam powiem... Nie wiem, czy jest sens ryzykować. I to by było na tyle. Nie chciałem mu pozwolić na to, żeby użył scyzoryka. A ja chciałem w niego wycelować. No ale dostaliśmy z powrotem to samo, co było. Jest kolejna lupka. Jest w razie czego życie. Nie wiem tylko, czy my to życie możemy sobie teraz zwiększyć. No i znowu to samo. Jak w teście była 5 razy odpowiedź A, to może będzie w końcu odpowiedź B. Co wy na to? Kajdanki. Teraz mu założyć i go strzelić. Czy zakończyć tą rundę jeszcze raz bezpiecznie? Aż dostanę jakieś lepsze przedmioty. No już nie tak bezpiecznie dla niego przynajmniej. Ale nie mamy scyzoryka niestety. Gdyby był scyzoryk, to byśmy już mieli teraz fajnie. Ale on musi sobie życie przywrócić w kolejnej rundzie, także... Powoli, powoli... Idziemy do tej trzeciej rundy, nie? Tylko tak... Dobry przedmiot. Bardzo dobrze. Jest okej. Tylko teraz, żeby nam naboje oddały. Mogą być 4 ślepaki. Na 3 prawdziwe naboje. Nie no, sprawdzamy. Jeżeli będzie ślepak, to oczywiście ślepaka używamy na sobie. Szansa 3 na 3. I jeżeli... Aha, bo my skończymy rundę teraz tak naprawdę. Nieważne co się wydarzy, już skończyłem rundę, bo mamy 2 scyzoryki. Możemy jeszcze raz to zrobić w ten sposób. No i wygrałem chyba. Znaczy nie chyba, na pewno. Druga runda. Ez, łatwo. Strzał. Bo jesteśmy pewni, że w środku jest prawdziwy nabój. Znowu ograny. Ale to działa właśnie tak jak to uzależnienie, że on pokazuje, że jest łatwo niby. I wtedy się obstawia jeszcze więcej i się przegrywa jeszcze więcej. Dlatego ostrzegam każdego, że to jest tylko gra. Życie.
Scyzor, on... Dwa ślepaki. Głupio by mnie zaryzykować w końcu na siebie. Udało się. Można byłoby spróbować. Nie, strzał w niego. To musi być 1-1-1, nie? No nie, no i na mnie będzie strzał. Straciłem życie pierwsza co dawna, ale właśnie to, że mamy na przykład 3 życia teraz, oznacza, że szybsza to będzie runda niż zwykle, nie? Ostatnio taka runda ta nie była szybka, ale myślę, że jeżeli dostanę lupę, to będzie spoko. I pytanie, jak z nabojami? No nie fajnie wam powiem z tymi nabojami jest, ale mamy... Kurczę, no... Kajdanki ma... Ale jeżeli nie zaczniemy używać przedmiotów, to będzie słabo. No... Wiemy, co jest w środku. Wiemy, że on nie może sobie przywrócić życia. Więc... Jeżeli teraz użyjemy... tego dobrze... Czy wiadomo, tutaj już... dealer sam wie. Sam przerażony jest. Czekajcie, co? Czy ja zrobiłem to, co myślę, że zrobiłem? Nie strzeliłem w siebie, nie? Ja już za bardzo myślałem o tym, co się wydarzy wkrótce. I myślałem, że to jest teraz. Ale to gafę popełniłem. No to teraz sobie utrudniłem mocno rozgrywkę. Ale mamy dalej lupę. Jeszcze jedną lupę. Ale ja sobie nie mogę przewrócić z życia. No musimy... Dobrze to rozegrać znowu. Znaczy znowu, no poprzednia runda to był fail totalny z mojej strony. Ja muszę użyć teraz dwa razy znowu lupy. Czyli tak. Na siebie. Raz. No i drugi raz znowu, nie ma innej opcji. I ja tutaj ten błąd popełniłem, nie? Że już myślałem o tym, że jest kolejna runda i że bijemy w niego. Ale teraz chyba już się nie pomyliłem, nie? Jeszcze by się przydało, żeby była jedna jakaś tajemnicza kula w tej grze, nie? Jakiś złoty strzał kończący. 7-7-7 i z sprawy. Wolałem 3 razy w głowie pomyśleć, czy na pewno to było tym razem dobrze rozegrane. Ale dostać lupę, to jest najważniejsza rzecz. Ewentualnie, jak nie będzie lupy, to jeszcze te kajdanki, żeby mu 2 razy móc strzelić. Na początek. No dobra. Jest lupa i są kajdanki. I jest scyzoryk. Czyli skończenie tej rundy. No jest prawdopodobne, bardziej niż ostatnim razem, bo tutaj mamy po 3 naboje, chociaż mogą nam się trafić 3 pod rząd, te same. Dobra. Czekajcie, czyli ja nie muszę na razie scyzoryka używać. On też nie ma dodatkowego życia. Ale przedmioty i tak wypadają. Czyli teraz używamy kajdanek, bo nie wiemy, co jest w środku. Co oznacza, że ta runda i kolejna są nasze. Dobra, fail. I teraz, jeżeli będzie dobrze, no jest. Dobra, czyli doszliśmy do tego momentu, do którego mieliśmy. I wygraliśmy te 3 rundy. Dobra, podwajamy? Czy nie podwajamy? Widzieliście w ogóle ten przycisk? Na nie praktycznie nie było żadnego śladu, a na... Ej. A na tak. Było wszystko już takie, wiecie, brudne. Był taki zużyty ten przycisk. Ej, tak nie gramy, że on ma te przedmioty, co miał. Jeszcze miał 2 pary kajdanek. 4 lupy. Lipa. Lipa jak nic teraz. Mam przekichane. Dobra, użyje na mnie kajdanek.
ma 4 lupy? Gdybym wiedział, że to będzie tak wyglądało, to bym tego nie podwajał. Gdybym był przed realnym wyborem w tym stylu. No bo teraz co, jeżeli ja mam ślepaka? Na szczęście nie mam i on też ma teraz 2 życia, ale on teraz może mi ile zadać? No co, możemy skończyć teraz, kompletnie. O, możemy teraz skończyć. No tak. I teraz 2 rundy, mogę tracić 2 razy... życie. No tak, o, no to jest już pewne. Już po mnie. Pierwsza runda, kiedy strzela. 2 życia stracone. Teraz będzie jeszcze raz sprawdzał, co jest w środku. Więc runda przejdzie echem. Bo pewnie będzie ślepaka, jak tak nie będzie ślepaka, to nie jest to... Nie, w sumie... Nie może mi dać drugi raz tych... To było bez sensu trochę. Dobra, ślepaków już nie ma. Ślepaków już nie ma, nie? Dobra, musimy być ostrożni. Ale teraz zastanawiam się, czy faktycznie ma już ślepaków? Nie, bo to już był koniec rundy całkowicie. 2 scyzoryki. Nie! To tylko scyzoryk mam! I teraz ryzykować na siebie. Można spróbować, ale... No, zabić nas nie zabije. Bo ma tylko jeden nabój i nie ma scyzoryka. A jeżeli ja mam tutaj nabój, to wygrywam! Nice! Pięknie weszło. I co teraz, podwajamy znowu? Ej, czy nie podwajamy, to jeszcze nie koniec gry? Aha! Nie, ja już wiecie, w amoku nie pamiętałem, że w ogóle mamy rundy znowu. Czyli znowu te 3 rundy trzeba przejść, ale mamy wyzerowane przedmioty. O tyle dobrze. Nie no, to bez sensu. Ile mamy życia? 4, to w sumie... 4 życia. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak będzie tutaj ślepak, to strzelam. Strzelam w takim razie. Dobra. Jakoś się udało. To jest ryzyko, naprawdę. Dobra, bardzo interesujące. No co ty nie powiesz, przeglądasz się tym samym kulą już tyle razy, a to oznacza, że tam już jest na pewno kula. Nie. Po co on to zrobił? To jest pewnie teraz... Moja reakcja to jest... To samo, co wy mieliście ostatnio, kiedy ja popełniałem głupie decyzje. Głupie błędy raczej były przy głupich decyzjach. Tylko nie policzyłem kul. Z jedno strzelamy w niego. Ja nie pamiętam, ile mogło być. No, i teraz chyba będzie jeszcze jedna... kula? We mnie. No to była szansa 1 na 2, nie? Tu to już nie było, nie miało to znaczenia. Ale jeżeli teraz przegram, to jest przekichane. Chociaż te 2 życia są, może dostaniemy coś, co zmieni bieg rozgrywki, no... Możemy ewentualnie zaryzykować, albo zakończyć tą rundę. Myślę, że zakończenie tej rundy będzie... No jak najbardziej odpowiednie. W nadziei, że będą lepsze przedmioty. O, ma tylko kajdanki. Ale kajdanki, 2 rundy, może być po mnie. Chyba, że zrobię dokładnie to samo, co ostatnio. No jest scyzor. 2 lupy. Dobra, mogę go skończyć. Mogę go skończyć, jak mi oczywiście kule oddadzą. Bo ja w takim razie nie mogę... Czyli ja muszę... Kurde, nie. Wiecie, co ja muszę zrobić? Ja muszę 2 razy użyć tego piwa. Czekajcie, czy dało się 2 razy użyć? Dobra. Jeszcze raz.
żeby jak najbardziej skrócić tą rundę przez te kajdanki. Był ślepak, no tutaj może być cokolwiek, więc... No i znowu ślepak. Tu jest więcej ślepaków znowu. Dwa ślepaki zużyłem, nie? Tu już jest trzeci ślepak. No nie wierzę, że będzie... pod rząd, z rzędu, znaczy się... tyle ślepaków. To jest właśnie już takie, wiecie... myślenie przegranego. Że już nie dopuszcza do siebie... negatywnego scenariusza. Mimo, że i pozytywny, i negatywny mogą być... w tym momencie dla niego, a zresztą walimy w niego i tyle. No, przynajmniej tyle. Ale no tak, i tak te życie sobie przywróci. A ile mamy jeszcze tych... Jeszcze jeden jest nabój, nie? Jeszcze jest tylko jeden nabój. W sensie jeden nabój prawdziwy, bo były 4 na 3. Przynajmniej go zmusiłem do tego, żeby... zużył to życie. Nie dał mi kajdanek od razu. To ciekawe. Już myślałem, że sam w siebie wcelujemy. Nie wiem dlaczego tak. No tu już miał pewność, nie? Że... albo było to losowe? Kurde, no jak teraz przegram to... będzie słabo. Dobra, kajdanki. Lupa, scyzoryk, czyli wszystko to, czego bym potrzebował do wygranej. Czy musiałbym trafić na dwa faktycznie, żeby coś z tego wyszło? No okej, no to przynajmniej na pewno mu zadamy więcej obrażeń. To na pewno leci to. Bo on ma podwójne też i... jeden strzał jest po mnie. Ja pierdzielę, to jest po prostu w tym momencie katastrofa, nie? Nieważne co jest w środku, kończymy tą rundę. Ej, oddało? No nie! I przegrana. I przegrana. Nie fajnie. Nie fajnie. I powrót do samego początku. Widzicie? Tak się właśnie kończy zbyt duża pewność siebie. Strzelaj. No w siebie. Nie wiem po co mu te podwójne teraz. Skoro wystarczyło raz we mnie strzelić, by mnie zabił. A nie, jak się mi kończy życie. A, fajnie. Patrzcie, mamy nowy przycisk R. Możemy sobie wszystko zestartować. Trochę to jednak zajmie. Niemożliwe. Słuchajcie, jesteśmy znowu w trzeciej rundzie, więc jeżeli uda mi się wygrać, to będziemy mieli podwajane. Jeżeli mi się nie uda, no to ich nie będzie. Powiem wam tak. Za pierwszym razem jak nagrywałem, to poszło wszystko ładnie, nie? Udało się tam, widzieliście, przejść do tej specjalnej rundy, a uwierzcie mi teraz, kiedy próbowałem drugi raz, to jest o wiele ciężej. I jeszcze teraz 4 życia nam dało. I to jest chyba najgorszy moment. Bo tak. Nie wiemy, co w środku będzie. Ja zawsze obstawiam, że jeżeli pierwsza jest pustakiem, to druga musi być prawdziwa, ale... jak widać, mi się znowu nie udało, więc teraz zostaniemy, będę musiał znowu użyć sobie wspomagania życia i jeszcze chciałem ten kubek zobaczyć, bo ten kubek tam jest podejrzany, tak sobie dziwnie leży, jak gdyby nigdy nic. No tak, albo mamy szansę i dwa razy ze scyzorykiem go bijemy, albo jest lipa. No teraz dostaliśmy taką szansę, tylko z nawojami jest 3 na 3, no można byłoby od razu spróbować w siebie. Zauważyłem, że większość pierwszych nabojów, jakie dostajemy, to są ślepaki.
ale ja już sam nie wiem do końca. Spróbujemy w niego, bez scyzoryka właśnie. Tak, coś czułem. Czyli 3-2. On teraz jeszcze ruszyć nie może, ale może sobie przewrócić trochę życia. Mam nadzieję, że teraz będzie prawdziwy nabój, bo jak nie, to dwie kolejne mogą być dla nas bardzo nieprzyjemne rundy. No nie! To i on teraz się uwolni. Użyję piwa, żeby jedna z rund poszła dalej, a on nawet sprawdzi, co to jest. Bo pewnie to będzie teraz prawdziwy, więc będzie chciał we mnie strzelić. I pewnie użyję kajdanek do tego? No pewnie, że tak. Czyli tu już jest pewnie jak, że to jest prawdziwy. Tak. I zostały jeszcze dwa prawdziwe. Pytanie, czy on będzie ryzykował, czy będzie chciał szybciej skończyć rundę? Chyba raczej w ten sposób. Dobra, został tylko jeden nabój i... Jest! Dobra, czyli 3-3, ale z pewnym problemem, gdyż on ma jeszcze, jak widać, możliwość uleczenia się. Ale nie wiem, ile zostało jeszcze fejkowych. Nie, tu już wszystko, 3-3 było. Dobra, to może się jeszcze udać, tylko wiadomo, lupa jest ważna, scyzoryk jest ważny, kajdanki są ważne, więcej kajdanków jeszcze jest bardziej ważne. I teraz tak. Znowu mamy 3-3. Wszystko zależy właśnie od tego pierwszego, nie? Jeżeli pierwszy teraz będzie, to jest fajnie. Jest fajnie. Bo ja wtedy zaryzykuję i w drugiej rundzie na siebie. Nie! Znowu, kurde, kliknąłem tego shotguna niepotrzebnie, ale dobra, ma założone. Także może skończyć rundę zaraz. Naprawdę, on może teraz skończyć rundę przez to, że ja się pomyliłem. Ewentualnie możemy zaryzykować, że będą dwa razy. Jeżeli będą dwa razy, to wygrana. Jeżeli nie, no to po prostu losowość kompletnie mnie tutaj niszczy. Bo wiedząc, jaki będzie nabój, tak zepsuć. No i właśnie, i o tym mówię, nie? Teraz mogliśmy to spokojnie wygrać. A on właśnie ściąga kajdanki. Ale on nie ma kajdanek, więc jeszcze jest jakaś szansa wyjścia z tego. Bo on sobie życie odnowi, no zepsułem to. Bo pamiętajcie, jak klikniecie shotgun, to już nie ma wyboru. Nie możemy się cofnąć, nie możemy robić tego. Aha, czyli tu będzie pustak. Ja zawsze nie rozumiem, jak on widzi, że jest pustak, to po co używa tego piwa? Czyli dwa pustaki poszły. Teraz jest pewniak, że jest nabój. Bo jeden zużyłem. Czyli teraz powinny być same? Teraz przez to, że się zamyśliłem, to ja już nie wiem, ale było 3-3, nie? Więc on zużył jeden, dwa. Ja zużyłem jeden, on zużył jeden. Czyli został jeszcze jeden nabój. Ale pustaków ile było w końcu? Ja zużyłem na podwójnych. On jednego przełączył, jednego z siebie strzelił, czyli teraz ostatni nabój został w niego? Tak. No to matematycznie coś tam się udało uratować. I to chyba była ostatnia runda, nie? W sensie podrunda. Czy to się da jeszcze uratować? Wszystko zależy od przedmiotów, jakie dostaniemy. I widzę, że za bardzo gra na mnie oddała tutaj. Bo musiałbym dwa razy teraz mieć strzał w niego. Jest taka opcja. Jeden pustak na dwa poszedł. Zostało... To jest kurde niemożliwe, nie? I teraz tak, albo będzie pustak, albo nie będzie pustaka. Wszystko jest teraz w rękach kuli. No i przegrałem. Przegrałem oficjalnie, przegrałem niestety. Nie wiem, po co jeszcze te podwójne wybrał. Nie wiem, jaki to miało sens. Ale on chciał się tylko upewnić, że nic więcej z tego nie wyniknie.